Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Komisja Europejska przedstawiła propozycje ustawodawcze wspólnej polityki rolnej do roku 2020. W tym dokumencie stawki płatności bezpośrednich w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej są znacznie zróżnicowane. O wyrównaniu dopłat bezpośrednich na podstawie analizy tego dokumentu trzeba zapomnieć. Polska, jeśli chodzi o wysokość dopłat bezpośrednich, jest dopiero na 22. miejscu. I tutaj podam kilka przykładów, które Komisja Europejska właśnie w tym dokumencie zawarła. Otóż, jeśli chodzi o dopłaty do 1 hektara, w roku 2020 będą one wyglądać następująco. I tutaj przykład Malty, to jest 671 euro do hektara, Holandia 420 euro do hektara, Belgia 401 euro do hektara, Włochy 377 euro do hektara, Niemcy 306 euro do hektara, a Polska na 22. miejscu dopiero 221 euro do hektara. I na podstawie tych przykładów widać, jak znaczące są różnice, jeśli chodzi o płatności bezpośrednie pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Dodam, że ta propozycja Komisji Europejskiej jest z 12 października 2011 roku. I przy tej okazji chciałbym zapytać pana ministra, rząd, czy Ministerstwo Rolnictwa wie o tych propozycjach Komisji Europejskiej? Jeżeli tak, to jakie kroki podjął rząd, aby te niekorzystne propozycje zmienić? Kolejne pytanie, jakie są szanse na to, aby nastąpiło wyrównanie dopłat bezpośrednich po roku 2013? Analizując stawki płatności bezpośrednich po roku 2013, łatwo zauważyć, że największe różnice występują pomiędzy krajami członkowskimi, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku i latach następnych, a jej starszymi członkami. Różnice te najwyraźniej widać w poziomie wsparcia w przeliczeniu na 1 hektar. Trzeba powiedzieć, że nie wykorzystaliśmy przewodnictwa w Unii Europejskiej do tego, aby skutecznie doprowadzić do wyrównania dopłat bezpośrednich po roku 2013. I w tym miejscu chciałbym zapytać, które kraje członkowskie Unii Europejskiej wspierają Polskę w dążeniu do wyrównania dopłat bezpośrednich w rolnictwie po roku 2013 i jakie kroki podjął rząd w ostatnich tygodniach, miesiącach, pan premier, minister rolnictwa, aby zwiększyć szansę naszego kraju na zrównanie dopłat bezpośrednich. Dziękuję.